Cześć, witaj na jogowym kanale Mary Kate Yoga. Z tej strony Mary Kate i zapraszam na 15-20-minutowy full body stretch, czyli przyjemną jogę rozciągającą dla całego ciała. Jeżeli jesteś pierwszy raz na naszym jogowym kanale, to zapraszam do zapoznania się z całą pulą jogowych praktyk, a także do zapoznania się z opcją Yogi Member. Yogi Membership to przestrzeń dla członków kanału Mary Kate Yoga, dla których co miesiąc pojawia się 6 nowych długich praktyk. Jeżeli chcesz dołączyć, wystarczy wesprzeć kanał Mary Kate Yoga. Instrukcje jak dołączyć, jak zasubskrybować dla tych dodatkowych praktyk znajdziesz w opisie tego wideo. Zapraszam, mam nadzieję, że będziemy coraz częściej spotykali się na macie. A teraz już zapraszam do naszej dzisiejszej praktyki. Mam nadzieję, że masz swoją matę, że siedzisz już gdzieś wygodnie. Możesz skrzyżować nogi przed sobą, czy odłożyć jedną przed drugą. I zamkniemy sobie na moment oczy. Zaczniemy od kilku głębokich oddechów. Możesz odłożyć dłonie na kolana. I przenieść całą swoją uwagę na każdy wdech i wydech. Będziemy starali się wysyłać nasz oddech coraz głębiej do ciała, przechodząc przez gardło, otwierając klatkę, trafiając między żebra i poruszając miękko brzuch do góry z wdechem i z wydechem wracając na swoje miejsce. Weź jeszcze dwa swoje oddechy. I z kolejnym wydechem opuść brodę do mostka, wydłużając kark, wydłużając tył szyi. I przenosimy teraz dłonie na tył głowy, łączymy je w koszyczek i tak delikatnie przyciskamy jeszcze brodę do mostka, rolujemy plecy, zaokrąglamy klatkę, zwijamy się w taki przyjemny kłębek, czujemy jak otwierają się nowe przestrzenie między kręgami z tyłów pleców. Głęboki wdech i wydech, staramy się zejść jeszcze niżej. Z kolejnym wdechem zaczynamy rolować się do góry, kręg po kręgu, na końcu podnosząc szyję, otwierając łokcie na zewnątrz, wypychając klatkę do przodu, weź tu głęboki wdech i wydech, wypuść dłonie na boki. Z wdechem teraz przyciągniemy ramiona do uszu i z wydechem ściągniemy je do tyłu, jeszcze dwa razy, góra wdech. I miękki wydech do tyłu. Góra wdech. I z wydechem poczuj, jak łopatki ślizgają się po plecach w dół. Ok, teraz lewa dłoń łapie za prawe kolano, prawa dłoń z tyłu za pośladki i skręcamy się za prawym ramieniem. I dynamicznie zmieniamy stronę, lewa dłoń z tyłu, prawa dłoń na prawe kolano. I zmieniamy stronę i jeszcze raz za prawym ramieniem. I jeszcze raz za lewym. I jeszcze raz skręt w prawo i wracamy, skręt w lewo i wracamy do centrum, sięgamy teraz dłońmi do przodu, wchodzimy do skłonu, czoło opada w kierunku maty, wyciągamy dłonie jak najdalej, pilnujemy, żeby pośladki były cały czas przyklejone do maty, głęboki wdech, wydech tutaj. I teraz odrywamy pośladki, przenosimy się przez kolana do przodu, do klęku podpartego, rozplątujemy nogi, kolana na szerokość bioder, dłonie pod barkami i z wdechem w klęsłe plecy kierujemy wzrok na sufit, a z wydechem łopatki do sufitu, broda do mostka, kości grzbiet. I otwieramy się, wdech. I wydech, kości grzbiet. Rozgrzewamy kręgosłup, góra, wdech. I wydech. Góra, wdech, zerknij na sufit. I wydech, koci grzbiet. Wracamy do pozycji neutralnej i sięgamy teraz lewą dłonią do przodu. Staramy się utrzymać ramiona w jednej linii. I jak to mamy? Czujemy, że powoli angażuje się brzuch. Prostujemy prawą nogę do tyłu. Mocno wypychamy piętę za siebie. Trzymamy pozycję, jedna naprężona linia wzdłuż tułowia. Powoli zginamy to kolano i sięgamy dłonią do tyłu, przechwytujemy dłonią stopę i staramy się wyciągnąć do góry, otworzyć klatkę, tak jakby stopa chciała nam się wyrwać z dłoni. Przenieść ciężar ciała delikatnie do przodu. Zatrzymaj równowagę tu. Jeden wdech.
i z wydechem ostrożnie puszczamy, noga zostaje w górze, lewa dłoń wraca do przodu i przyciągamy teraz kolano do klatki, odstawiamy stopę między dłonie, wchodzimy do low lunge, do wykroku, dłonie na kolano i z wydechem opuszczamy biodra nisko, otwieramy pozycję, głęboki wdech i wydech tu. Jeszcze jeden wdech i wydech. Powoli teraz będziemy prostować prawą nogę i wycofywać biodra do tyłu do pozycji półszpagatu. Będziemy chcieli wyprostować klatkę, więc jeżeli do tego potrzebujesz oderwać dłonie od maty, to podnosimy się wyżej, zostajemy tutaj i staramy się prostą klatkę opuścić w kierunku nogi do delikatnego skłonu. Jeżeli sięgamy, to ręce mogą pomóc nam w równowadze na macie i możemy stąd zejść jeszcze niżej do skłonu, przytulić klatkę do uda. Głęboki oddech. Wydech pogłębiamy. Kolejny wdech, zginamy kolano z powrotem, wracamy biodrami do przodu, wracamy do low lunge i teraz lewa dłoń zostaje na prawym kolanie, a prawa dłoń sięga do tyłu i znowu skręcamy klatkę, staramy się zerknąć jak najdalej za siebie. Głęboki wdech i opcja dla pogłębienia, odkładamy dłoń z tyłu na nogę i lewa dłoń wyciąga się do tyłu, otwieramy jeszcze klatkę. Tam, gdzie jesteśmy, jeszcze jeden głęboki wdech i z wydechem wracamy teraz dłońmi do przodu i odkładamy je po wewnętrznej stronie prawej stopy, wychodzimy nią na zewnętrzną krawędź maty i pozycja jaszczurki. Albo zostajemy na dłoniach, otwieramy klatkę, albo staramy odłożyć się przed ramiona na matę, zejść jeszcze niżej. Kilka oddechów tu, możesz delikatnie pokołysać się na boki, otwierając jeszcze biodro, pilnując, czy nie boli nas kolano oparte o matę. Jeśli tak, to zawsze możesz sobie zwinąć matę, czy podłożyć kocyk, tak żeby czuć się swobodnie w pozycji. Powoli wszyscy wracamy na dłonie, podnosimy teraz do góry lewą nogę i dokładamy prawą prosto do psa z głową na dół. Przyciągnij się w pozycji, aktywnie wypchnij się z dłoni. Staramy się przyciągać pięty do maty, kolana mogą zostać zgięte i chcemy wydłużyć cały kręgosłup. Od szyi aż po pośladki, jedna naprężona linia. Głęboki wdech. Z wydechem wracamy falą do klęku podpartego, odkładamy kolana na matę i przeciągamy się jeden raz, koci grzbiet, wdech i wydech. Ok, wróć do pozycji neutralnej i teraz prawa ręka sięga do przodu, biodra zostają w jednej linii, ramiona tak samo i powoli dodajemy lewą nogę do tyłu. Aktywny kor, trzymamy pozycję, ciągniemy do przodu i do tyłu, wydłużamy ciało. I teraz zginamy kolano, łapiemy stopę dłonią i otwieramy pozycję, staramy się wyciągnąć do góry, wypychamy się z tej lewej dłoni na macie i tak jakby stopa chciała nam uciec z dłoni, ciężar ciała mocno do przodu, trzymamy, oddychamy. I teraz miękko wypuszczamy stopę, prawa dłoń wraca na matę, a lewe kolano wędruje do przodu, stopa między dłonie. I podnosimy się do low lunge, odkładamy dłonie na kolano i opuszczamy biodra nisko. Oddychamy tutaj. Staramy się stopniowo pogłębiać pozycję. Jeszcze moment, wracamy do oddechu. I miękko teraz prostujemy lewą nogę, półszpagat, biodra do tyłu i z wdechem podnosimy się do góry. Pamiętaj, dłonie na biodrach, jeśli potrzebujemy wyjść wyżej i wydech, skłon do nogi. Zostajemy tu. Aktywna, naprężona ta lewa stopa z przodu. Kolejny wdech, wracamy do low lunge z przodu maty, podnosimy się do góry, prawa dłoń na lewe kolano i odkręcamy się za lewą dłonią w kierunku
tyłu maty, biodra cały czas nisko, otwieramy klatkę. Opcja zostania tutaj albo pogłębienia pozycji, otwarcia jeszcze klatki, prawa dłoń sięga do tyłu. Oddychamy mocno. Z wydechem dłonie wracają do przodu. Po wewnętrznej stronie lewej stopy wychodzimy na zewnętrzną krawędź. Pozycja jaszczurki. Albo proste dłonie, albo przedramiona na matę. I moment tutaj. Otwieramy biodro. Powoli wracamy na dłonie, prawa noga do góry i dokładamy lewą pies z głową na dół. Okej, powoli podniesiemy pięty do góry i teraz wypychając łopatki wysoko do sufitu, falujemy całym ciałem do deski. Powoli odginamy kręgosłup w knęśle, kolana zgięte, cofamy się do tyłu, wracamy do psa z głową na dół, jeszcze dwa razy, fala do przodu. I wydech, płyniemy do tyłu. I do przodu wdech. I wydech, wracamy, patrzymy na sufit. Pies głową na dół. I jeszcze raz półfala, przenosimy się tylko do przodu. Odkładamy kolana i odkładamy klatkę na matę. Ok. Wyciągamy do boku prawe ramię zgięte w łokciu. Lewa dłoń przykleja się do maty i pomaga nam wejść na prawy bok. I schodzimy sobie na moment tutaj do otwarcia ramienia. Opcja odłożenia lewej stopy jeszcze do tyłu. Pogłębienia pozycji. Kilka oddechów. Opcja zamknięcia oczu, wyłączenia się na moment, przeniesienia oddechu i uważności na prawe ramię, prawy bark, prawą łopatkę. Ok, miękko wracamy do centrum. Lewa dłoń odkłada się w pozycji kaktusa z boku. Przenosimy się na prawy bok, na lewy bok i wracamy do naszego skrętu w drugą stronę. Teraz prawa dłoń pomaga nam się jeszcze delikatnie dokręcić, otworzyć klatkę do boku i opcja odłożenia lewej stopy z tyłu. Zostajemy tu. Kiedy będziemy gotowi, wracamy na środek maty na brzuch i odkładamy teraz dłonie na zewnętrzne krawędzie maty. Palce przyklejone, całe dłonie oderwane i na wdech będziemy, wypychając łopatki, kręg po kręgu podnosić się falą do góry i z wydechem opuszczamy wydłużoną klatkę do przodu. I z wdechem falujemy do góry, mocny brzuch. I wydech, luz. Jeszcze dwa razy. Fala do góry, wdech. I miękki wydech, wracamy na dół. I góra, wdech. I wydech. Przyciągamy dłonie do żeber. I teraz przez klęk podparty przenosimy się do pozycji dziecka, kolana na boki. Opuszczamy klatkę nisko, czoło przyklejone do maty. Kilka oddechów, odpoczywamy tu. I powoli, kręg po kręgu, podnosimy się do góry. I wejdziemy sobie teraz na moment do tak zwanej pozycji toe stretch. Czyli rozciągniemy sobie trochę też palce u stóp, jak full body to full body. Odkładamy palce na matę i wracamy pośladkami na pięty. Mocne napięcie, mocna siła napierająca na stopy. Zostaniemy tu na kilka oddechów, jeżeli to będzie robiło się za intensywne, to delikatnie podnosimy się do góry i staramy się samym ciężarem ciała, bez odkładania pośladków, wysunąć się do tyłu. I tam, gdzie jesteśmy, jeszcze 4 głębokie oddechy. Staramy się otworzyć palce na macie, przycisnąć je dobrze.
rozciągnąć się dokładnie. Możesz połączyć dłonie na mostku. I jeszcze dwa długie oddechy. No okej. Powoli odkładamy dłonie na matę. Delikatnie strzepniemy napięcie z palców. I teraz podnosimy się delikatnie do góry. Podchodzimy sobie stopami na środek maty. Bierzemy głęboki wdech. I na wydech upuszczamy tułów zupełnie luźno. Możesz zgiąć kolana. Chcemy zawisnąć w skłonie. Rozluźnić cały tułów. Zostajemy tutaj. Oddychamy. Możesz pokołysać się na boki, złapać dłońmi za przeciwne łokcie, pokołysać się na prawo, na lewo. Staraj się delikatnie ciężar ciała przenieść do przodu, poczuć mocniejsze otwarcie w tyłach łydek i ud. I powoli będziemy otwierać teraz stopy na szerokość maty, odkręcać palce do zewnątrz i opuszczamy pośladki, zginamy kolana, pozycja malasany, prosta klatka, wyciągamy się do sufitu. Powoli lewa dłoń trafia na matę przed kolanem i odkręcamy klatkę, sięgamy do góry prawą dłonią, głęboki wdech. I z wydechem przez centrum zmieniamy stronę, prawa dłoń na macie, lewa sięga do sufitu. Głęboki wdech. I wydech, wracamy, jeszcze połączymy dłonie, otworzymy pozycję. I teraz odkładamy pośladki na matę i wysuwamy proste nogi do przodu. Będziemy sobie do skłonu, więc głęboki wdech, najpierw wydłużając klatkę i z wydechem sięgamy jak najdalej do przodu. Chcemy się wydłużyć na nogach, a nie rolować koniecznie czoła do kolan. Więc łapiemy za kostki, za stopy tam, gdzie sięgamy i staramy się wyciągnąć tułów do przodu. Wtedy opuszczamy głowę i kilka oddechów tu, uspokajamy pozycję. Postaraj się wykorzystać wydech, żeby jeszcze delikatnie pogłębić skłon. I kolejny wdech. Rolujemy się do góry. I przytulamy teraz kolana do klatki. Możesz na moment unieść nogi, przyciągnąć czoło do kolan, dać sobie duży uścisk. I powoli odstawiamy stopy. Lewa dłoń zostaje na kolanach, prawa sięga do góry i odkłada się z tyłu. Za pośladki wchodzimy do skrętu. Patrzymy daleko za prawe ramię. Miękko puszczamy pozycję, obejmujemy teraz kolana prawą ręką. Sięgamy lewą do tyłu, skręcamy się za siebie. Wypuszczamy skręt i układamy się w wygodnej pozycji siedzącej. Krzyżujemy nogi albo siadamy na piętach, tak jak wolimy. I weźmiemy sobie tu jeszcze jeden wspólny oddech na zakończenie naszej praktyki. Możesz przenieść jedną dłoń na klatkę piersiową, jedną dłoń na brzuch. I bierzemy głęboki wdech nosem i wydech zupełny luz przez usta. A jeszcze raz to samo, głęboki wdech i wydech. Połącz dłonie na mostku i podziękuj sobie za czas poświęcony własnemu ciału, własnemu umysłowi, własnemu spokojowi zbudowanemu na macie. Namaste. Namaste.
bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas na macie. Daj mi koniecznie znać, jak się czujesz, jak Ci się podobało. Jeżeli Ci się podobało, to zostaw lajka, zasubskrybuj kanał i tak jak proponowałam, dołącz do Yogi Members, dołącz do tych 6 nowych praktyk co miesiąc, dowiedz się więcej, zjedź w opis tego wideo. No i mam nadzieję, że do zobaczenia w naszej specjalnej strefie. Dzięki, że jesteś. Do zobaczenia.